Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczek. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach maławielkafirma.pl i pl.pawełtkaczek.com. Zaczynamy jak zawsze od książek. No to co przeczytałeś fajnego? Przeczytałem ostatnio książkę Jacka Kotarbińskiego pod tytułem Sztuka rynkologii. Fajnie było? Było fajne, dlatego że ponieważ czytałem już wcześniej nieraz wpisy na blogu Jacka Kotarbińskiego, to wiedziałem, że to będzie lektura, tak podejrzewałem, przyjemna i lekko napisana, i tak rzeczywiście było. To, co najbardziej chyba mnie zaskoczyło w tej książce i co było też najciekawsze, to takie anegdoty, przypomnienie pewnych zupełnie zapomnianych postaci z historii polskiego marketingu, można by powiedzieć, i polskiego biznesu. I był taki film, nie pamiętam tytułu, ale gdzie Robert Więckiewicz grał Hitlera, komedia Machulskiego. Tak. Też nie pamiętam tytułu, ale... Przesłanie tego filmu, czy taki wątek dla tych, którzy nie widzieli, finał tego filmu jest taki, jakby wyglądała Warszawa, gdyby nie wojna. I tam rzeczywiście jest taka panorama Warszawy, gdzie są drapacze chmur i tak dalej, i tak dalej. I teraz też są drapacze chmur. Tak, ale jest ich jednak jeszcze ciągle niewiele. Tam ich było więcej, kilka dobudowanych komputerowo. No, ale myślisz, że wyglądałaby lepiej Warszawa, gdyby nie wojna? No tak, ale jakby żeby wybudować drapacz chmur, musisz zburzyć starą kamienicę. Warszawa była najlepiej zburzona w czasie wojny. Ja uważam, że ona dużo szybciej wyrosła, no ale dobra. Ale nie było warunków do budowania drapaczy chmur. I znowu, że oczywiście stare kamienice też byłyby lepiej zachowane, ale gdzieś z tej książki wyziera, z mojego punktu widzenia, taka tęsknota i myśl, co by było gdyby. Co by było, gdybyśmy po tej wojnie nie stali się częścią wschodniej, tylko zachodniej strefy wpływów, i jak wtedy nasz kraj by wyglądał i nasz kapitalizm. I no, bylibyśmy Grecją albo Hiszpanią albo czymś tam. Mieliśmy właśnie kryzys, rzucaliby butelkami w ten... Właśnie wydaje mi się, że bardziej bylibyśmy jednak trochę chyba Niemcami, może nie wiem, tam mówiąc o tempie rozwoju, to bylibyśmy pewnie tymi społeczeństwami bardziej z centrum Europy, a nie z obrzeży. No dobra, dla kogo jest ta książka? Ta książka jest dla każdego, kto chce wiedzieć więcej o marketingu czy rynkologii, bo to pojęcie gdzieś tam pod koniec jest wyjaśnione, ale w na tyle zawoalowany sposób, że mój kolega, który wcześniej czytał tę książkę, powiedział, że przeczytał ją całą i tam nie jest powiedziane, co to jest rynkologia. No ja znalazłem. A rynkologia to nie jest to samo, co marketing? No właśnie, nie do końca. Okay. I ciekawostką też tej książki jest to, że ona tak naprawdę jest nie tylko o biznesie, tam całkiem dużo jest miejsca poświęcone medium i ogólnie wpływowi mediów, takim przekłamaniom medialnym, tabloidom, temu, że to bardzo mocno zafałszowuje obraz rzeczywistości i też mam wrażenie, jest taki duży nacisk położony na etykę, na taki przyzwoity, dobry biznes, że to być może to różni marketing od rynkologii właśnie. Że marketing jest nieetyczny, a rynkologia jest etyczna? No, to tak samo jak, nie wiem, no, nóż nie jest narzędziem zbrodni, ale służy też do krojenia chleba. No, to dokładnie tak samo jest z marketingiem. I też o tym jest mowa w tej książce, że marketingu można używać w dobrych i złych celach. Ale rynkologia patrzy szerzej na te aspekty związane właśnie z rynkiem, ze sprzedażą i gdzieś... Ma zaszyty ten element pewnej odpowiedzialności dużo bardziej niż marketing. A ty z kolei widzę, masz tutaj książkę na okładce, której jest pięknie uśmiechająca się pani. Tak. Więc książka e-commerce. Powinieneś zostawić tę książkę na Dzień Kobiet. Bo to, ale komu? No nie wiem. Zostawię słuchaczom. Okej, nie słuchajcie dalszego fragmentu, aż do 8 marca. Nie, pani nazywa się Katarzyna Rywka-Cygan i napisała książkę pod tytułem Kobieta wkracza w e-commerce. Przy czym kobieta jest większa. Znaczy w tytule, kobieta jest większa niż wkracza w e-commerce. Pod tytuł Otwórz z sukcesem sklep internetowy. I to jest bardzo przewrotna książka, muszę ci powiedzieć. To znaczy strategia, wydaje mi się, tej książki jest bardzo przewrotna. Na początku mnie wkurzało, bo kiedy przeczytałem tę książkę, ona jest strasznie merytoryczna. To znaczy, że Kasia prowadzi jakieś tam biznesy internetowe i od początku do końca przeprowadza cię przez jakby proces od wymyślenia pomysłu na sklep internetowy, przez wszelkiego rodzaju analizy rynkowe. Bardzo dużo z tego, o czym my tutaj sobie mówimy w podcaście, też jakby znajdziecie w tej książce. Natomiast cały jakby koncept jest taki, że to jest książka dla kobiet.
Nie? I ale tylko. A to taki biznes pisany szminką, no, takie podejście. Może tak, natomiast, ale tylko w tytule. Właśnie chodzi o to, że jak otwierasz tę książkę, to tam jest po prostu mnóstwo mięsa, które do każdemu by się przysłużyło. To już nie, nie wiem, czy ja ta książka odstrasza mężczyzn, że ona przyciąga kobiety. Jaka jest strategia? Już wiem, strategia jest taka, że prawdopodobnie nie zauważyłeś w księgarni, ale no, gdzieś obok na półce albo z drugiej strony półki stoi książka Mężczyzna wkracza w e-commerce i tam jest gość taki z sześciopakiem na brzuchu. Aha, okay. I treść jest ta sama, tylko okładka. Racja, no. Strategia, segmentacja, targetowanie i tak dalej. No dobrze. Nie, natomiast jakby mnóstwo fajnych rzeczy na temat prowadzenia e-commerce, również w polskich warunkach, bo jakby te narzędzia czy case'y, które są opisywane, są mocno polskie. Książka jest świeża, więc jeśli ktoś jest zainteresowany takim wejściem w e-commerce jako albo poważnym biznesem, albo po prostu sprawdzeniem, czy mogę umoczyć palce jako dodatek do pracy, czy cokolwiek innego, to szczerze polecam i nie zwracajcie uwagi na słowo kobieta na początku. Jeśli jesteś facetem, tak naprawdę ta książka też jest przydatna. Czy na okładce jest autorka? Tak, to jest Kasia. Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o strategiach rozwoju biznesu. To znaczy będziemy mówić o tym, w jaki sposób sprawić, żeby biznes urósł. Natomiast będziemy też mówić o tym, w jaki sposób ten biznes planować od początku do końca, żeby nie robić tego tak samo jak wszyscy. Jest taki bardzo fajny wykres, który kiedyś sobie przygotowałem z różnych badań a propos właśnie relacji ryzyka w biznesie do strategii rozwoju. I teraz większość firm przyjmuje standardową strategię rozwoju. Czyli wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, szkołą, masz zamiar otworzyć szkołę językową, nie wiem, w aglomeracji śląskiej, nie? Mm-hmm. I teraz standardowa droga rozwoju to jest pomyślenie, standardowy produkt, czyli produkt aktualny do tych samych odbiorców. Czyli będę dawał lekcję angielskiego tym ludziom, którzy do tej pory chcieli się u innych uczyć lekcji angielskiego. I teraz problem polega na tym, że ten rynek jest już po pierwsze strasznie mocno zajęty. I teraz oczywiście, że przejście na wyższy poziom ryzyka, czyli na przykład znalezienie nowej grupy docelowej, która do tej pory nie korzystała z lekcji angielskiego i próba przekonania ich, że to jest dla was dobre, jest bardziej ryzykowne, natomiast no, jest tam dużo mniej ludzi niż konkurencji na tym rynku, więc jest to łatwiejsze. Poza tym dużo mniej ludzi konkurentów. Dużo mniej konkurentów, tak. Natomiast zawsze tłumaczę to na podstawie początkowego poziomu ryzyka. To znaczy, że statystyki pokazują, z tego co pamiętam, że 8 na 10 firm nowych upada w ciągu pierwszych 2 lat swojej działalności. Tam po mniej więcej tak. Więc teraz, jeśli twoja bazowa stopa ryzyka to jest 80%, to podniesienie się tak naprawdę wyżej z 80 na 85, 82 nie jest jakby specjalnie ten. Jeśli chcesz obniżyć ryzyko, nie zakładaj firmy, idź na etat i prawdopodobieństwo, że cię zwolnią, jest dużo, dużo mniejsze niż to, że się wyłożysz. Tak, to, że się wyłożysz w biznesie. Natomiast jeśli już robić biznes, to czemu minimalizować to ryzyko na samym początku, gdzie wpadamy w tak zwany red ocean, tak? Czyli te czerwony ocean, gdzie jest mnóstwo konkurencji i wszyscy walczą o tego samego klienta tymi samymi sposobami, oferując te same produkty. No więc właśnie. I teraz sposobem na wyjście z tego jest pójście troszeczkę wyżej. Czyli na przykład mamy produkt, który się nie zmienia, ale myślimy o tym, komu jeszcze go oferować. I w tym momencie, nie wiem, jeśli myślę o tej szkole językowej, której będę używał jako przykładu, to mogę powiedzieć, okej, szkoły językowe oferują swoje zajęcia dla, nie wiem, dzieci, dla pracowników i tak dalej, natomiast ja mogę oferować zajęcia dla mam. Nie? Czyli mamy przyprowadzają swoje dzieci do szkoły językowej. Teraz ta szkoła językowa standardowo je uczy, natomiast ja mówię, okej, no to chcecie z tymi dziećmi ćwiczyć. To jest bardzo duży problem, tak? Znaczy, że dziecko się uczy tego angielskiego, jest szybko się rozwija, a mama nie zna angielskiego. Tak. Więc ona nie ma zielonego pojęcia, jak go przepytać, jak go przeanalizować, czy jak go pociągnąć tego dzieciaka wyżej. No i w tym momencie mówimy, okej, otwieramy biznes, w którym jest język angielski dla mamy. Mm-hmm. I to jest już coś innego. A czy gdybym ja na przykład w tym czasie zaoferował mamom zupełnie inne zajęcia, to też będzie spełniało te warunki? Bo załóżmy, że mamy nie chcą się uczyć angielskiego, albo już znają angielski, więc nie jest to dla nich atrakcyjne. Znaczy, tak i nie, bo tutaj generalnie chodzi o to, czy zmieniać produkt, czy nie. I teraz na początku nie musisz zmieniać produktu, czyli masz ustalony zestaw kompetencji i przy minimalnej zmianie tak naprawdę nastawienia czy targetowania rynku jesteś w stanie ten sam produkt oferować
innej grupie docelowej. Okej, okay, czyli ten sam produkt, ale odbiorcy tani. Natomiast następna właśnie, następny etap na, tym, na tej drabinie rozwoju to jest nowy produkt. Czyli mówisz, ok, mam te mamy, które są, uczą się, no może nawet się nie uczą, ich dzieci uczą się angielskiego. I teraz mówisz, co jeszcze mogę dla nich zrobić? Więc tym mamom mogę zorganizować na przykład zajęcia tam z wyszywania. No też mi przychodziło, ale to jest strasznie... Nie... Wyświechtane? Wyświechtane z jednej strony, skoro obydwu nam wpadło do głowy. Wyświechtane, to się łatkę na szyję. Ale to jest też takie no, stereotypowe. No, niech te mamy się uczą programowania na przykład, no, albo niech mają powiedzmy kurs sommeliera. Okej, okay, ale wtedy nie, bo one nie mogłyby tych dzieci odwozić, bo wiesz... Tata przyjedzie. Aha. Proszę pana, rozumiem. Takie rzeczy się dzieją na świecie. Okej, okay, okej. Okay. Albo, bo tu jest jeszcze jedno, trzymajmy się tego kursu sommeliera, następna strategia to jest obudowywanie produktu usługami, czy nawet usługami, tak? Czyli tak naprawdę oczywiście mama się może zapisać na kurs sommeliera, ale potem może się odwieźć do domu. O, proszę pana, to w tym momencie tata już zaczyna się czuć zagrożony. No dobrze, ale bierzesz za to dodatkowe pieniądze, tak? Może być tak, że... możesz wymyślić odwożenie do domu jako dodatek do usługi, jeśli jesteś na przykład firmą taksówkową, masz limuzynę czy cokolwiek innego. Także generalnie chodzi o wynajdowanie takich rzeczy, które no standardowo nie są w twoim polu zainteresowań, jeśli, albo inaczej, nie są w polu zainteresowań twojej konkurencji. To jest dużo lepiej powiedziane. Czyli to jest też bardzo często zaczyna się od małej rzeczy, czyli na przykład nazwania swojej firmy troszeczkę inaczej. Bo jeśli nazwiesz swoją firmę szkoła językowa, to automatycznie wtłaczasz się jakby w taki sposób myślenia, że o rany, to będziemy mieli lektorów i oni będą się uczyć języków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli nie używasz tej nazwy szkoła językowa, zaczynasz myśleć o innych aspektach używania tego języka. Czyli na przykład spotykasz się z tymi ludźmi w kawiarni. Nie? I to nie wiem, no językowe imprezy. Czyli rzucasz tych ludzi razem z jakimiś tam native speakerami i nie ma formalnych lekcji i tak dalej. To wszystko pozwala ci na zmianę. Możesz rzucić wyzwanie tradycyjnym sposobem dostawy tej usługi. I teraz znowu zaczniemy od tej szkoły językowej, ale możemy się posunąć potem gdzie indziej. Tradycyjny sposób dostawy to jest oczywiście face to face. Natomiast możesz sobie pomyśleć, ok, zrobię zajęcia na żywo przez Skype'a, to też już jest robione, także to nie jest jakiś specjalnie innowacyjny pomysł, ale możesz na przykład zrobić dostawę półautomatyczną, czyli połowa tego kursu jest zapisana, nagrana, połowa jest na żywo konwersację, albo na trzy podzielić, czyli trochę Skype'a, trochę tego i tak dalej, i tak dalej. Możesz dorzucić te wszystkie, dostarczanie tego w kawiarni, więc sposoby dostarczania języka są naprawdę różne. I teraz my sobie rozmawiamy... Możecie to rzucić na Twittera jako cytat z Pawła. Sposoby dostarczania języka są naprawdę różne. Fuck you. Będę musiał cię wypikać. Dobra. Nie no, mamy podcast 18, tam się w iTunes zaznacza, tak? Explicit language zaznaczymy. Okay. Czegoś tam skoczy popularność, jak będzie explicit language. Dobra, w każdym razie... To jest coś, co robi Amazon w tej chwili. Czyli oni rzucają wyzwanie tradycyjnym sposobem dostawy w e-commerce. Bo tradycyjne sposoby, to jest coś, co zrobiły paczkomaty najpierw i zrobiły to w sposób genialny. Tak? Czyli zamiast kuriera. Tak, kupowałem sobie w sklepie i tradycyjny sposób dostawy to było odebrać kuriera czy pocztę, a paczkomaty powiedziały, stary, ale wcale tak nie musisz, tak? Możesz sobie po prostu odebrać sam. No i to jakby patrząc na ich rozwój biznesowy, wyszło im strasznie na zdrowie. Czyli nie pakowanie się w ten biznes, który inni mają. Teraz to jest coś, co robi ruch, tak? Czyli paczka w ruchu. Że sobie możesz odebrać paczkę w kiosku. Impost zrobił to. Znaczy paczkomat. Więc w taki sposób to wygląda. I teraz Amazon rzuca z kolei wyzwanie temu modelowi, idzie o krok dalej i mówi, dobra, Amazon Prime to są drony. Czyli tak naprawdę... Nie ma dostawy przez kuriera, tylko jeśli paczka jest odpowiednio mała, to my wyślemy drona, który nie w ciągu 24 godzin do ciebie dotrze, tylko w ciągu 20 minut. I tutaj tych wyzwań jest dużo więcej. I teraz to bardzo fajnie pokazuje stopień ryzyka, bo jest mnóstwo problemów, których nikt jeszcze wcześniej nie rozwiązywał. Czyli okej, dostawa jest 20 minut i teraz rzeczywiście cokolwiek byś nie sprzedawał, dostarczanie tego w 20 minut jest dużo fajniejsze niż dostarczanie tego w 24 godziny. Mm-hmm. Natomiast druga rzecz, nie masz adresu, tylko ten dron jest naprowadzany na przykład na twój telefon komórkowy, geolokalizacja jakby w czasie rzeczywistym.
ale nie masz też żadnych przepisów, regulacji i tak dalej. Te drony się napatoczyły na amerykańską federację lotniczą, nie pamiętam jak to się nazywa. Tak. W każdym razie, że oni im zabronili. Tak, ja Amazon się odwołał od tego, ale w sumie oni tak naprawdę nie za bardzo mogą im zabronić, bo nie ma jeszcze żadnych przepisów dotyczących dronów. Więc to jest takie przerzucanie się piłeczką. Widziałem drona nie tak dawno temu, ale chyba nie amazonowego, no nie wiem, nie był obrędowany. No. Latał nad skrzyżowaniem tutaj Karkonoska wyścigowa. Znaczy to mógł być prywatny dron, który tam namierzał kierowców, którzy przejeżdżają na czerwonym świetle, także... Że jakiś taki społecznik Emil Łowca fotoradarów. Dokładnie, Emil Łowca piratów drogowych, który po prostu ma drona i... Kurczę, mam drona i nie zawaham się go użyć. Tak jest. Ale wiesz co, a propos tego sposobu dostawy i szkoły językowej jeszcze, przypomniał mi się bardzo fajny przykład. Widziałem taką szkołę językową z Brazylii, gdzie dzieciaki się uczą angielskiego, no bo dla nich to jest oczywiście okno na świat. Mm-hmm. I to się jest... samby. No właśnie nie, w szkole normalnie siedzą, ale na czym polega problem? Na tym, że w Brazylii jest niewielu nauczycieli, którzy na przykład, nie wiem, żyli w Stanach, znają ten język w naprawdę dobrym stopniu. I co oni wymyślili? To było po prostu genialne. Zauważyli, że z jednej strony są to dzieciaki, którym brakuje kontaktu z żywym językiem oryginalnym, takim prawdziwym angielskim, amerykańskim, a z drugiej strony całkiem niedaleko w północnej części świata, kontynentu, a właściwie w Ameryce nie południowej, ale północnej. Są ludzie, którzy tym językiem władają w sposób zupełnie naturalny, no bo się im posługują całe życie i marzą o tym, żeby z kimś pogadać. I to są emeryci w domach różnych tam opieki, spokojnej starości i tak dalej. I zrobili bardzo prosty system, no dość a la Skype, tylko że skonfigurowany właśnie dla tej szkoły językowej, gdzie z jednej strony siedziały te dzieciaki, te nastolatki właściwie, a z drugiej strony ci seniorzy. I oni sobie w określonych godzinach siadali przed komputerami i rozmawiali ze sobą. I to było niesamowite, dlatego że z jednej strony te dzieciaki słuchały historii tych ludzi, słuchały prawdziwego, żywego języka, starsi ludzie, więc oni z reguły mówią dość wolno, łatwiej to zrozumieć. Z drugiej strony ci starsi ludzie byli po prostu tak zachwyceni tym, że ktoś chce posłuchać tych historii, że oni mogą z tym młodym człowiekiem porozmawiać. Tam były takie sceny, jak chłopak opowiadał, że umawiał się na randkę z dziewczyną i tam ta jego wirtualna babcia amerykańska mówiła, no świetnie, no super, w ogóle, dopingowała go. Także świetny pomysł, który podniósł w ogóle naukę języka do zupełnie innego poziomu, do poziomu relacji międzyludzkich i do pieniędzy pokoleniowych. To jest jakby bardzo genialny pomysł, naprawdę. Już widzę apkę do tego jeszcze, taki Tinder dla dobierz sobie babcię, hot or not. Ale okej. Więc to nas jakby płynnie przenosi na następny szczebel tej drabinki, dlatego że tutaj jeszcze mamy napisane nowe regiony. Czyli możesz tak naprawdę wynieść swoją działalność w region, gdzie albo nikt tego nie robił, albo te usługi są tańsze. To jest case cały outsourcingu wszystkich rzeczy, nie wiem, w Ameryce właśnie do Indii, gdzie umiejętności są praktycznie na takim samym poziomie, natomiast no, one są dużo, dużo tańsze. Tutaj ostatecznym przykładem jest, czekam kiedy Amerykanie to zrobią, hinduska misja kosmiczna na Marsa. Wiesz o co chodzi, nie? Oni wysłali rakietę na orbitę Marsa za pieniądze mniejsze niż kosztowało nakręcenie filmu Grawitacja. Więc tak naprawdę NASA, która wydaje wiesz, 100 miliardów złotych, znaczy 100 miliardów dolarów na zrobienie jakichś niesamowitych rzeczy, a Hindusi mówią, spoko, za 80 milionów ogarniemy to. Nie? I oni to ogarniają, naprawdę to ogarniają, więc no i są takie niesamowite historie. Znam historię programisty, który w pierwszy dzień swojej pracy outsourcował wszystkie swoje kompetencje do Indii i jakiś koleś tak naprawdę za nie wiem, ćwiartkę jego pensji robił wszystkie rzeczy, które on robi i robił chyba nawet szybciej. I facet sobie przez cały czas grał w Quake'a, był jakimś administratorem systemów IT. Problem polegał na tym, że był administratorem systemów IT w banku, więc za ten outsourcing go wyrzucili. Ale wiesz, no jeśli jesteś firmą, no to... Można to zrobić. Tak, regiony tak. To co podałeś jest bardzo fajnym przykładem znalezienia na przykład ludzi z unikalnymi w jednym regionie, a nie unikalnymi w drugim regionie kompetencjami. I takie mieszanie właśnie jest bardzo fajne. Czyli no. Bo a propos nowych regionów, są też bardzo czasami to jest prostsze niż można pomyśleć, dlatego że w Polsce 12 milionów ludzi jest zarejestrowanych na Allegro. I ten polski rynek no, jest przez Allegro, można śmiało powiedzieć, zdominowany. Rynek e-commerce. Natomiast nie wszyscy pewnie wiedzą, że Allegro ma też serwisy zagraniczne. Na przykład nie, w Czechach jest Aukro. Tak. I widziałem ostatnio
przykład firmy, zresztą jak się okazało, z Wrocławia, mhm. która sprzedaje na Aukro. Problem z Aukro polega na tym, że Czesi generalnie nie mają za bardzo zaufania, nie chcą kupować u polskich sprzedawców. Mhm. I tam jest oczywiście napisane, że tam miejsce pochodzenia, tam jest miasto i tak. Polsko, no bo aha. jeżeli to jest zagranica, to nie wskazują Polsko to miasto, kraju, tylko miasto. Ale widziałem aukcje tej firmy, mhm. które były naprawdę zrobione wzorcowo. Mhm. Oni mają zarejestrowaną nie domenę, tylko ten swój profil, mhm. Bo to można robić tak. bezpośrednio z Allegro. Oni są zarejestrowani w tym Aukro. Wszystkie aukcje mają pięknie zrobione po mhm. czesku. Oznaczenia, czeską komórkę, mhm. domenę mają .com, więc ona jest międzynarodowa. Nazwę mają taką, że ona też nie sugeruje w żaden sposób kraju. Nawet jeżeli mają tam mapkę, że jest dostawa GLS-em, to mają logo GLS ze strzałką do mapy Czech. Mhm. Więc to jest tak przesiąknięte tą czeszczyzną. Czeskością. Czeskością, że aż miło popatrzeć. Pana Szczygła zapytać. A oni nie sprzedają tak naprawdę niczego innego niż sprzedawaliby w Polsce. Oni dokładnie ten sam produkt, z dokładnie tymi samymi opisami, tyle że przetłumaczonymi. Filmiki mają zrobione na YouTubie po angielsku, więc jakby to też nie stanowi problemu z przeniesieniem do żadnego kraju. I oni to w bardzo prosty sposób transferują dzięki temu na kolejne rynki. I sprzedają polskie wózki w Czechach. Zresztą polskie wózki dziecięce w Czechach się cieszą dużą popularnością. I to jest... Oferta z rynku zawsze na czasie. I to jest czasami, tak jak mówię, prostsze niż może się wydawać, bo są narzędzia, które dokładnie ten sam mechanizm, który my w Polsce doskonale znamy, wykorzystują na tych innych rynkach. A mają spółkę w Czechach? Tego nie wiem, to jest też dobre. Ale mają konto, no na pewno, chyba. Nie. No, ale mają konto bankowe też czeskie. Właśnie, bo następnym jakby etapem, ostatnim etapem tej drabiny jest właśnie w momencie, kiedy ci się uda coś, no to jest nowa struktura firmy. Bo może się okazać, że któryś z tych nowych biznesów przyniósł tak duże obroty, zyski czy cokolwiek innego, że twój podstawowy biznes staje się twoim pobocznym biznesem. Czyli jeśli ja na przykład miałbym te zajęcia z sommelierstwa i potem bym odwoził te dziewczyny do domu, a potem by się okazało, że to odwożenie jest naprawdę świetne, dlatego że są kierowcy, którzy lubią dzieci i mamy i potem... Pachnie mi to kryminałem, stary. Czekaj. Najpierw kobiety piją wino, potem ty je odwozisz do domu. Odwożę je do domu i teraz kobiety są zachwycone tym odwożeniem do domu i że dzieci. I tak naprawdę po dobrym okay, winie. Mówię, okej, jestem strasznie zajęta mamą, czy możesz odwieźć moje dziecko do szkoły? Nie? I ty masz jakby kierowców przystosowanych, miłych, jakby albo nawet kobiety, którym się bardziej ufa do wożenia dzieci. I okazuje się, że ten biznes taksówkowy zaczyna ci kręcić się bardziej niż twoja szkoła, niż twoje sommelierstwo i tak dalej. I potrzebujesz nowej struktury firmy. Mm. I to jest coś, czego bardzo często firmy doświadczają. To nie jest kwestia powoływania też nowych spółek, ale bardzo często takiego przekształcenia struktury wewnętrznej. No myśmy tego doświadczyli. Myśmy kiedyś byli firmą projektową, natomiast potem przesunęliśmy się w kierunku strategii i w tej chwili struktura zatrudnienia jest taka, że projektant jest jeden, bo to są tak naprawdę dla nas rzeczy, no może nie mówię poboczne, uzupełniające. Ale uzupełniające strategię, a strategia jest dużo, dużo ważniejsza i więcej jest ludzi piszących strategię niż projektujących identyfikację. Strategów mamy na pęczki. Dokładnie tak. I teraz ta drabinka, ona się przekłada na takie strategie marketingowe. To jest jakby ostatnia rzecz, którą byśmy się chcieli dzisiaj zająć, bo generalnie firmy w jaki sposób rosną, w jaki sposób mogą rosnąć. Standardowy taki sposób to jest organiczny wzrost inwestycji, czyli tak naprawdę inwestujesz z tego, co zarobisz i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja nie będę mówił oczywiście o jakichś innych sposobach finansowania, czyli kredytach i innych rzeczach, natomiast o tym, co można zrobić w momencie, kiedy ta firma się otwiera na te inne rynki, bo w tym momencie najprostszy sposób to jest partnerstwo marketingowe. Mm-hmm. Co-branding, czyli robię ja i ktoś inny, mamy tę samą grupę docelową, więc łączymy się. To jest coś, co nie wiem, w Wrocławiu mamy Zoe, Humanitarium. Teraz grupą docelową w obu są rodzice z dziećmi, więc oni wchodzą w jakieś partnerstwo marketingowe. Albo Zoe i Aquapark. Albo Zoe i Aquapark, dokładnie. I mówią, zróbmy jakąś akcję razem. I mnóstwo firm małych ma klientów, których mogliby się powymieniać klientami, bo jeśli twoimi klientami są rodzice z moimi dziećmi, to jest spora szansa, że nie znasz wszystkich rodziców z moimi dziećmi. I teraz przychodzi druga firma, której klientami też są rodzice z moimi dziećmi. Oni mają inny zbiór, teraz wy się możecie tymi zbiorami wymienić poprzez taką akcję. Genialny przykład taki globalny to jest odmładzanie na przykład marek, który zrobił Lego i Star Wars.
Czyli Star Wars marka, jednak pierwszy 78 rok, ci ludzie mają już grubo ponad 30 lat i tak dalej, i tak dalej. No ale Lego marka dla dzieci, więc mówię, okej, niech ojciec opowie swojemu dziecku o tych Star Warsach i wyrobimy Lego Star Wars klocki, Lego Star Wars filmy, Lego Star Wars gry komputerowe i tak dalej, i tak dalej. I teraz ani Lego, ani Disney, który jest w tej chwili właścicielem Star Warsów, czy wcześniej jeszcze Lucas Studios, kiedy zaczynali, nie związał się na stałe z drugą firmą, tylko po prostu zrobili sobie akcję, ciachma, do widzenia. Lego potem poszło do DC, powiedział Lego Batman, nie? Lego, nie wiem, Indiana Jones. I tak a z kolei Star Wars, na przykład Angry Birds. Dokładnie, Star Wars Angry Birds. I to jest takie wymienianie się konsumentami. I mnóstwo firm po prostu nie myśli o tym, że wokół nich są ludzie, którzy niekoniecznie są konkurencją, tylko ktoś, z kim można by tak naprawdę się związać. No właśnie, bo w przypadku Lego i Star Wars to są, można powiedzieć, dwa rozłączne światy, które, tak, które udało się połączyć. W przypadku zoo i akwaparku, powiedzmy, to nie jest takie oczywiste, no bo może się wydawać, okej, ci ludzie tak czy inaczej szukają jakiejś rozrywki, no ale zwróćmy uwagę, ile razy w ciągu roku ludzie pójdą do zoo. No właśnie o to chodzi. To nie jest tak, że to dziecko jakby co jest tydzień tylko będzie przez jeden weekend, tylko jeśli dziecko się dowie, że jest i zoo, i akwapark, to w jednym tygodniu pójdzie do zoo, a w drugim pójdzie do akwaparku. Jeśli oni nie przyjdą dzisiaj do was, to przyjdą jakby następnym razem. Tak, a dzisiaj przyjdą do was klienci od zoo. Teraz, kiedy okazuje się, że nie wiem, no dobrze ci z danym partnerem, firmowo oczywiście, to możesz się zdecydować na większy związek typu właśnie alians strategiczny. Alians strategiczny jest, wtedy już mówimy, okej, ufamy sobie na tyle, że mówimy, nie będziemy szukać już dalej, tylko budujemy coś długoterminowego. Ja tak pracuję na przykład z niektórymi agencjami reklamowymi. To znaczy, że startujemy, ja jestem strategiem, oni są gośćmi od, nie wiem, robienia e-commerce i startujemy razem do jakiegoś projektu, a teraz ja wiem, że my mamy tę współpracę na stałe i oni nie będą szukać strategii, ja nie będę szukał e-commerce, to jest taki alians. My nie jesteśmy formalnie związani, natomiast to jest jakby mój domyślny partner w niektórych działaniach. Czyli obie strony mają do siebie naprawdę duże zaufanie, sprawdziły się w boju i wiedzą, że tak, na to nie polega. Tak, to wymaga sprawdzenia i teraz ja wiem, że mogę ręczyć za tego gościa. Czyli na przykład jeśli ktoś do mnie przychodzi, mówi, Paweł, potrzebuje kampanii AdWordsowej. Ja mówię, dobra, my tego nie robimy, ale mam domyślnego gościa, czy domyślną firmę. I wiem, że oni zrobią ci to dobrze. I oni zrobią ci to dobrze. I oni robią dokładnie to samo, czyli mówią, okej, mamy AdWords, ale nie mamy strategii, przyjdźcie do nas po strategię i tak dalej. Teraz w momencie, kiedy jest już wam naprawdę, naprawdę dobrze, czy rozmawiam o takiej coraz większej integracji, można wejść w jakieś udziały mniejszościowe, w jakieś spółki i tak dalej. Tylko, że no, spółki, myśmy rozmawiali, to nie do końca jest tak, fajna rzecz. Ze spółkami jest tak, że niestety one pociągają ze sobą daleko idące konsekwencje. Bardzo łatwo jest zakładać spółkę na początku, kiedy tak naprawdę do podziału mamy zero, no, bo 50% z zera to ciągle jest zero, ale im lepiej firma się rozkręca, im dłużej to wszystko trwa, po pierwsze, tym bardziej nas boli to, że oddajemy połowę zysku partnerowi, połowę czy tam jaką część się umówimy. Po drugie, nie ma siły. Zawsze jest tak, że jeden koń ciągnie mocniej. Nawet jeżeli ten jeden myśli o tym drugim, że ten drugi się obija, to nie ma to znaczenia. To znaczy w oczach danego partnera ten drugi mniej się poświęca, mniej się angażuje, mniej wysiłku albo czasu wkłada w tę firmę i to jest tym bardziej bolesne, że się trzeba dzielić pieniędzmi w równych proporcjach albo w jakichś tam ustalonych, które wydają się niesprawiedliwe. Więc spółka, są oczywiście sytuacje, w których spółka ma sens, ale jest tych sytuacji naprawdę wiele. My nie mówimy o spółce prawa handlowego, tylko mówimy o wejściu w spółkę z innym partnerem, z inną osobą, i tak dalej, w taką stałą współpracę, bo te luźniejsze współprace są dużo, dużo lepsze. Tak jak my robimy podcast. Tak? My nie mamy spółki żadnej, tylko każdy ma swoją stronę, spotykamy się, żeby zrobić coś, co nam obu służy, a potem się rozchodzimy jakby w swoich kierunkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli już musisz zrobić spółkę, no to dwa sposoby na nazwanie, czyli joint venture to jest nowe przedsięwzięcie, w które wchodzisz już z partnerem i wiesz, że na dobre i na złe będziecie razem i z tego się nie da tak naprawdę w bardzo łatwy sposób wyślizgać, albo jeśli czujesz, że rzeczywiście ty będziesz tym koniem, który ciągnie bardziej, albo są takie kompetencje, które już są gotowe na rynku, no to bardzo łatwym sposobem są przejęcia, czyli możesz kupić sobie kompetencje w formie człowieka, spółki czy czegokolwiek innego i teraz zgodnie z tym, co mówiłeś, kupowanie sobie kompetencji w formie pracownika jest dużo tańsze i mniej zobowiązujące niż wchodzenie w spółkę i jakieś takie skomplikowane rzeczy. No właśnie, o tym też chciałem napomknąć, bo na początku każdy koszt jest trudny do poniesienia, kiedy zarabia się jeszcze mało.
I wtedy jest taka tendencja naturalna do szukania partnera, żeby się podzielić tymi kosztami, które na początku są. Tak, ale one się równo rozkładają, będziemy wszyscy mieli porównanie. Tak, ale z drugiej strony im więcej pieniędzy, tym bardziej opłacalne staje się zapłacenie komuś po prostu za wykonanie pewnej roboty, oddanie mu i wtedy to jest zazwyczaj już mniej niż te 50% zysków, czasami dużo, dużo mniej. Więc im dalej w las, tym więcej drzew. No im dłużej to wszystko trwa, tym więcej pieniędzy się pojawia na koncie spółki i tym bardziej opłacalne staje się jednak robienie tego samemu i zatrudnianie ludzi, czy podwykonawców i płacenie im za konkretną robotę. To jest jasny biznesowy układ, natomiast kiedy wchodzimy z kimś w partnerstwo takiej spółki, to nie do końca na samym początku wiadomo, kto co będzie robił. I takie długotrwałe partnerstwo jednak wymaga zaangażowania się i pod warunkiem, że nie wiemy, co będzie dalej. Jeśli ja zatrudniam kogoś do wykonania konkretnej roboty, to ja mu płacę, wiem, stary, do widzenia. Natomiast jeśli wchodzimy w partnerstwo, to ja będę z tobą partnerem za 3 lata, a nie wiemy, co będziemy za 3 lata razem robić. I z przejęciami też to wymaga dokładnej, gruntownej analizy, bo jak pokazują badania, bardzo niewiele przejęć jest dobrych dla firm po prostu. Tak, że firmy bardzo często, właśnie czytałem też te badania, firmy bardzo często robią przejęcia dla przejęć, żeby się kręciło, żeby akcjonariusze mieli o czym mówić i tak dalej. Natomiast strasznie niewielki odsetek, nie pamiętam w tej chwili, ale to było szokująco mało. Tak, tak, to ponad 80% tak, przejęć, które nie przyniosły porządnych. Nie przyniosły żadnej synergii, mało tego, bardzo wiele kończyło się stratą, bo te same przedsiębiorstwa, które były kupowane za grube pieniądze, były odsprzedawane za mniejsze pieniądze. Tak. Więc w taki sposób to wygląda. Uważajcie na przejęcia. Mamy nadzieję, że przejęliście się treścią tego odcinka. I przejęliście od nas trochę wiedzy. W związku z tym przejmujemy teraz w nasze objęcia touchpad. Gładzik, jak to się nazywa to? No tutaj? Gładzik. No, przejmujemy w nasze dłonie gładzik, naciskamy stop i oddajemy ten odcinek do obróbki. Do następnego tygodnia żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk.